Witajcie. Każdy kraj, każde media mają swojego Benehila informacji. U nas w Polsce mamy generała Skrzypczaka. Mam jednak inny przykład takiej informacyjnej komedii. Portal The Telegraph i dwa tytuły z różnicą około roku. 17 listopada 2022 roku i Putin w depresji, bo wojnę już przegrał. Ten sam magazyn 7 grudnia 2023 roku ostrzega Europę, bo jednak Putin wygrywa. To przejdźmy do konkretnych komunikatów, a mamy ich kilka. Na końcu składające się na taką pośrednią informację, jak to Europa, czyli w tym i Polska, dała i daje się wydymać w dupę. Jeszcze sama zdejmuje spodnie i rozchylając pośladki, oczywiście to metafora. Prezydent Niemiec, głównego gracza w Europie, przylatuje do Kataru, wychodzi z samolotu i tam nikt nawet się nie pofatygował, by go przywitać na czas. Bidulek stał tak pół godziny, czekając na jakąś reakcję. I ta niefortunna sytuacja praktycznie zbiegła się w czasie, kiedy to rosyjski prezydent Władimir Putin przybył z wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak również do Abu Zabi. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to obstawa czterech myśliwców Su-35S z pełnym uzbrojeniem, które to przyleciały wraz z samolotem prezydenckim z samej Moskwy. Czyli uzbrojone samoloty musiały dostać zgodę tych krajów, nad którymi był przelot. Tak Rosja jest odizolowana od świata. Po przybyciu bez czekania, mówię tu z sarkazmem, jest przywitany z wielką pompą. Samoloty malują na niebie flagę Rosji. Prezydent Rosji w eskorcie pięknych koników. Jak te koniki ślicznie wyglądają. Podąża do pałacu. Dwa zdarzenia pokazują, jakie podejście mają kraje arabskie do potocznie zwanego Zachodu, a jak do Rosji czy Chin. To teraz jeszcze coś bardziej wystrzałowego. Temat sankcji. Jest w Polsce takie powiedzenie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Amerykańska baza wojskowa w Norfolk otrzymała 50 tysięcy ton produktów paliwowych, które przypłynęły za pośrednictwem tankowca Avenka bezpośrednio z Rosji, a jak czytamy na stronach Białego Domu, w rozporządzeniu z marca 2022 roku prezydent Biden podpisze dziś rozporządzenie wykonawcze zakazujące importu rosyjskiej ropy, skroplonego gazu ziemnego i węgla do Stanów Zjednoczonych. Jest to znaczące działanie cieszące się szerokim poparciem obu partii, które w jeszcze większym stopniu pozbawi prezydenta Putina zasobów gospodarczych, z których korzysta, kontynuując swoją niepotrzebną wojnę z wyboru. Stany Zjednoczone podjęły tę decyzję w ścisłym porozumieniu z naszymi sojusznikami i partnerami na całym świecie, a także z członkami Kongresu obu stron. Koniec cytatu. A ty, Europo, jak tam dostawy paliw? Nie można było kupować bezpośrednio od dostawcy, pośrednik musi zarobić. Na podstawie danych z Eurostatu, amerykańskie firmy na dostawach gazu do Europy od wprowadzenia sankcji zarobiły 52,2 miliarda euro jako pośrednik. Jak czytamy, od lutego 2022 roku do września 2023 roku Unia Europejska zakupiła od amerykańskich firm około 61 miliardów metrów sześciennych gazu za 66,7 miliarda euro. Co więcej,
na rok przed rozpoczęciem rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie Stany Zjednoczone dostarczały około 1,25 miliarda metrów sześciennych gazu za 725 milionów euro miesięcznie. Wartość dodana antyrosyjskich sankcji nałożonych na amerykańskie koncerny gazowe na rynku europejskim, jak zauważa agencja, wyniosła 36 miliardów metrów sześciennych za półtora roku. Określano, że kosztowało to Europejczyków 52,2 miliarda euro, podczas gdy za metr sześcienny gazu płacili oni dwukrotnie więcej niż przed rozpoczęciem operacji specjalnej w lutym 2022 roku. I dalej, Federacja Rosyjska nieraz już podkreślała, że Zachód popełnił poważny błąd, odmawiając zakupu węglowodorów od Rosji ze względu na wyższe ceny, popadnie w nowe, silniejsze uzależnienie. Moskwa oświadczyła, że ci, którzy odmawiają, nadal będą kupować po wyższej cenie przez pośredników i nadal będą kupować rosyjską ropę i gaz. Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Aleksander Gruszko powiedział, że sankcje i zerwanie powiązań gospodarczych w Rosji kosztowały już Unię Europejską według najbardziej konserwatywnych szacunków około 1,5 biliona dolarów. Koniec cytatu. Mówiąc metaforą, mamy już to ściągnięte spodnie. Była relacja Rosja-USA, to teraz relacja sama Ukraina-Rosja. Teraz lepiej siedzieć. Wiadomym jest, że trwa konflikt. Jak czytamy, Rosjanie latają na ukraińskich częściach. Pomimo trwającego od ponad 1,5 roku wojny na Ukrainie, rosyjska firma Avia Afet Service w dalszym ciągu zaopatruje rodzimy przemysł lotniczy w części zamienne o wartości co najmniej 7,3 miliona dolarów. Nie było w tym by nic dziwnego, gdyby nie fakt, że większość z nich o wartości 4,1 miliona dolarów pochodzi z Ukrainy. Na innym portalu czytamy, według doniesień rosyjskich wiadomości krajowe, firmy wojskowe nadal pozyskują z Ukrainy części zamienne do swoich systemów uzbrojenia. Serwis informacyjny Wojnie Historii ujawnia, że w trakcie konfliktu rosyjska firma Aviafet Service dostarczyła rosyjskiemu przemysłowi lotniczemu niezbędne komponenty o wartości ponad 650 milionów rubli, około 7,3 miliona dolarów, od lipca 2022 roku do 2023. Większość tych części, na konkretnie około 370 milionów rubli, czyli 4,2 miliony dolarów, ma swoje korzenie na Ukrainie. Dla uszczegółowienia, dane celne ujawniają, że rosyjska firma sprowadziła części do naprawy samolotów AN-124 produkowanego przez charkowskie zakłady budowy maszyn FED za kwotę prawie 120 milionów rubli, czyli około 1,3 miliona dolarów. Ponadto części zamienne do stacji lokalizacyjnych śmigłowców K-32 produkowanego przez kijowskie zakłady radarowe kosztowały ponad 67 milionów rubli, około 754 tysiące dolarów. Ponadto części do napraw silników AN-24 i AN-12 produkowane przez firmę Motor Sich, znaną w czasach sowieckich także jako Zaporoski Związek Produkcyjny Motorstroitel, wraz z wyrobami kijowskich zakładów Artem, Charkowskiego Biura Projektowego Kruszywa i wszystkie fabryki kruszyw pochodziły z Ukrainy i kosztowały około 170 milionów rubli, 1,9 miliona dolarów. Warto zauważyć, że dodatkowe dostawy pochodziły z Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Po rozpoczęciu działań wojennych we wschodniej Ukrainie fabryka FET w Charkowie, główny dostawca Avia FET Service, oficjalnie wstrzymała dostawy do Rosji. Zakład, często nazywany kolebką Czeka, założony przez Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego, odegrał kluczową rolę w sukcesie firmy. Wpływ był dotkliwy, ponieważ Rosja stanowiła około 70% sprzedaży firmy. Rosyjska firma Avia FET Service, założona w 1993 roku, początkowo pełniła funkcję przedstawiciela KHMZ FET
Jeśli wierzyć doniesieniom ukraińskiej prasy, ma ona głęboko zakorzenione powiązania z kadrą kierowniczą zakładu. Jej obecny dyrektor, pochodzący z Ługańska, Aleksander Reszetnik, kształcił się w Charkowskim Instytucie Lotniczym. Zdjęcia pracowników FET można znaleźć na osobistej stronie internetowej Reszetnika. Zgodnie z dokumentacją zamówień rządowych, baza klientów Avia FET Service obejmuje rosyjskie Ministerstwo Obrony, przedsiębiorstwa Rostek, a także prezydencką specjalną jednostkę lotniczą Rosja. Jeszcze przed wojną Avia FET Service spotkała się z ukraińskimi sankcjami w 2018 roku. W efekcie w latach 2022-2023 jej dostawy odbywały się nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółki Linker. Dzięki wielojęzycznym tłumaczeniom dostępnym na swojej stronie internetowej, w tym rosyjskiemu, firma specjalizuje się w dostarczaniu części lotniczych do śmigłowców Mi-8, Mi-17 i K-32, zaspokajając światowe potrzeby. Jeśli wejdziesz na stronę Linkendl, odkryjesz profil menadżera firmy Andrija Kurty. Z jego biografii, wiodącej rosyjskiej platformie mediów społecznościowych, wynika, że urodził się w Czernichowie i jest absolwentem Państwowego Uniwersytetu imienia Mikołaja Gogola w Niżynie. Właścicielem Linkera na Linkl jest Aleksej Palchik. Z naszych badań w Important Stories wynika, że osoba ta prawdopodobnie pochodzi z Poławy i była absolwentką Wyższej Szkoły Lotnictwa Wojskowego w Irkucku. Wygląda na to, że Linker zaopatrywał się w produkty ukraińskie, w szczególności w firmie Motorsich. Warto zauważyć, że Wiaczesław Bogusław, dyrektor Motorsich, został aresztowany w październiku ubiegłego roku na rzekome nielegalne dostarczenie sprzętu wojskowego do rosyjskich samolotów szturmowych, co jest oskarżenie równoznacznym ze zdradą stanu. AMIS, spółka zależna od Linker, na swojej stronie internetowej podaje się, że oficjalnego przedstawiciela Motorsich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ponadto twierdzi, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i koncesje na swoją działalność. Ostatnia dostawa Linkera do Avia FET Service, jak wskazują dostępne rosyjskie medium dane celne, miała miejsce w styczniu bieżącego roku. Następnie dostawy odbywały się za pośrednictwem Bakaitork 1, spółki z siedzibą w Kirgistanie, utworzonej w kwietniu 2023 roku. Bakaitork 1 przeprowadził już sprzedaż produktów KMZ FET Service Avia FET Service za kwotę prawie 40 milionów rubli, 450 tysięcy dolarów. Właścicielem Bakaitork 1 jest Bakaya Sadavay, który posiada dyplom Państwowej Akademii Prawa w Kirgistanie i jest przez niego zarządzany. W lipcu 2020 roku podjął służbę federalną w Stanowej Inspekcji Drogowej, pracując jako dostawca w sieci restauracji Pizza Empire, czyli niezły przeskok, inaczej mówiąc słup. Kiedy skontaktowaliśmy się z właścicielem Linker Finger, kategorycznie zaprzeczył jakimkolwiek zaangażowaniu w dostawy towarów do Rosji. Nalegał, aby nie łączyć się z żadnymi rosyjskimi łańcuchami dostaw, stwierdzając: o mnie nie pytajcie, firma Linker z Ukrainy nigdy niczego nie wysyłała do Rosji, obecnie niczego nie dostarcza. Kiedy popchnięto go dalej, aby wyjaśnić, czy Linker dostarczył towary do Avia FET Service, Palchik stwierdził, że nie jest gotowy na odpowiedź. Dyrektor Avia FET Service Aleksander Reschitnik powiedział, że ukraińskie produkty dostarczane jego firmie w latach 2022-2023 zostały faktycznie zakupione w częściach w latach 2020-2021. Uważa, że te produkty po prostu były w transporcie i leżały za granicą. Nie wyjaśnił jednak, na ile jest to prawdopodobne, zwłaszcza w odniesieniu do dostaw od Bakaitork 1, firmy, która powstała zaledwie kilka miesięcy temu. Koniec cytatu.
Temat jest tak ciekawy, że warto było przeczytać cały artykuł. Sprawę badało Organized Crime and Corruption Reporting Projekt, czyli projekt zgłaszania przestępczości zorganizowanej i korupcji. Jest to globalna sieć dziennikarzy śledczych zatrudniających pracowników na 6 kontynentach. Została założona w 2026 roku i specjalizuje się w przestępczości zorganizowanej i korupcji. Czyli to było dziennikarskie śledztwo, inaczej mówiąc. To nie dość, że na Ukrainie, jak wiemy z oficjalnych doniesień, około 30% pomocy humanitarnej zostało rozkradzionych, to jeszcze mamy sektor wojskowy i to w obliczu takiej ilości przekazanego sprzętu wojskowego przez Polskę kolejne kraby pójdą na Ukrainę, by być spalone. To jeszcze, jak możemy się dowiedzieć, ukraińscy piloci szkolą się na F-16. Jak myślicie, które kraje przekaże te samoloty? Kończąc metaforycznie, osiadki już rozchylone. Dzięki i do następnego.